Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmiku w gitarach. Niezmiernie mi miło gościć Was na tym kanale. Zapraszam do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi. I bardzo, bardzo dziękuję patronom kanału, którzy wspierają mnie w tym wszystkim, co robię. Na samym końcu odcinka lista patronów i aktualny konkurs, bo w momencie jak to kręcę, to jeszcze nie wiem, kiedy to puszczę. Ale jestem mega zobowiązany za wszystko, co robicie. Jeżeli jesteście na tym kanale po raz pierwszy z jakiegoś powodu i tym powodem akurat jest podrabiany Gibson Explorer, o którym sobie dzisiaj będziemy rozmawiać i dyskutować, no to chciałem poprosić Was oczywiście o zostawienie subskrypcji. Gibson Explorer podrabiany z Chin, z AliExpress czy skądkolwiek on tam tutaj się nie pojawił, wcale nie miał być Gibsonem Explorerem, bo oczywiście kupując taką gitarę na AliExpress, w żaden sposób nie będzie napisane ani w tym ogłoszeniu, ani nigdzie, no te czasy już się skończyły, że to jest Gibson i na główce tego napisu Gibson też nie będzie. To jest gitara, którą człowiek, Marcin, bardzo Cię pozdrawiam, zakupił sobie za chyba tam 1200 zł go wyszła, czy coś takiego. I oczywiście haniebnym jest kupowanie takich instrumentów i wspieranie tejże akcji, jaką jest podrabianie instrumentów. Natomiast, tak jak powiedziałem, tutaj na zdjęciach tego napisu miało, znaczy tego napisu nie było widać, w ogóle nie było żadnego napisu. I Marcin, kupując ten instrument, nie spodziewał się nawet tego, że tutaj jakiś napis będzie, więc w samym założeniu i w samym zamierzeniu miała to być po prostu biała gitara Explorer wzorowana na gitarze, na której gra oczywiście James Hetfield. I jak mówię, tego napisu tutaj miało nie być. No niestety z takim napisem przyszła. Te rzeczy się jeszcze cały czas zdarzają. Gorsze niż to, że taką gitarę się kupuje dla siebie do dekoracji. Nawet jak ona już przyjdzie z takim napisem Gibson, no to już trudno. Oczywiście to tak naprawdę jest wbrew prawu, tak jakby, nie? To jest łamanie prawa, ale już gorszym niż to, że ktoś sobie taką gitarę kupuje, chce sobie na niej grać, sobie ją wiesza, jest to, że ktoś takie instrumenty później sprzedaje jako oryginały. A takie rzeczy oczywiście się niestety nie tylko w naszym kraju zdarzają. Najwięcej podróbek to moim zdaniem jest gitar Fendera. I tutaj jest po prostu Eldorado i bardzo często pojawiają się ogłoszenia, gdzie Fendery są podrabiane. Ja nawet powiem Wam szczerze, że nie znając się aż tak bardzo dobrze na Fenderach, bardzo często mówię, żeby gdzieś przenieść się na jakieś fenderowskie forum, jak ktoś się mnie pyta o takie porady. Gibsona na szczęście jest troszeczkę łatwiej rozpoznać. Tą podróbę Gibsona jest troszeczkę łatwiej rozpoznać i troszeczkę łatwiej jest to wyczaić. Więc po to jest ten filmik, żeby Wam powiedzieć między innymi, gdzie te różnice są i jak one wyglądają. Porównamy sobie ją z prawdziwym Explorerem. Oczywiście Gibson też zmieniał ten wygląd na przestrzeni różnych lat i też różne rzeczy w gitarach robił, ale no jest tutaj parę takich feature'ów, na które na pewno można zwrócić uwagę. Słuchajcie, generalnie to jest tak, że te gitary bywają różne. Ja podejrzewam, że tam, jeżeli już się pytamy o jakość takiego instrumentu, ja podejrzewam, że tam takich fabryk, które to podrabiają, no to może być z 10, 15, 20 w całych Chinach, więc nie wszystko, co kupujemy gdzieś tam z AliExpress, musi być dokładnie z tej samej fabryki. Nie wszystko, co gdzieś tam sobie wybieramy, będę gadał i pokazywał Wam zbliżenia tego instrumentu. Nie wszystko, co sobie gdzieś tam wybieramy, to musi być od razu to, co nie wiem, na jakiejś innej stronce, gdzieś tam z innego sklepu zakupimy. W serwisowych doświadczeniach naszych mamy, gdzieś jest taki filmik z podrabianym, też Explorerem zresztą, ESP. Też ktoś sobie go kupił, dlatego że chciał mieć gitarę, która jest wzorowana na gitarze Hetfielda właśnie. Natomiast, słuchajcie, no tam było dużo, dużo gorzej. Tam progi, fretwork nie nadawał się w ogóle do niczego.
Tam generalnie gitara była zrobiona w taki sposób, że progi można było wyjmować palcami. Tą gitarę, którą mam tutaj, ja oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, niczego tutaj nie gloryfikuję, no, ale oceniamy ten instrument gdzieś tam w jakimś stopniu. Tą gitarę, którą mam tutaj, widziałem po raz pierwszy kilka miesięcy temu, jak ona przyszła, i poprosiłem właściciela, żeby wrócił z nią za jakiś czas, żebyśmy mogli się dowiedzieć tego, czy coś z tą gitarą się stało złego, żebyśmy mogli sobie posprawdzać po prostu, co tam się po czasie, po tej podróży wydarzyło, i generalnie, no, no, żeby można było ocenić ten instrument nie tak od razu z pudełka. No bo troszeczkę troszeczkę jest tutaj plan, żeby w niej zrobić lekki jakiś tam upgrade. No i generalnie okazało się, że ten instrument jest nawet w miarę spoko zrobiony. To jest klasa niższa niż Epiphone, dużo niższa niż Epiphone. Ale generalnie no jest to tak zrobione na takim, powiedzmy, że w miarę przyzwoitym poziomie gitary, do około 800 tysiąca złotych, czyli kupując jakąś tam gitarę firmową za takie 800, no to otrzymujemy mniej więcej podobną jakość, czyli dosyć siermiężne wiosło na dosyć kiepskim osprzęcie. W gitarze zamontowane są, uwaga, podrabiane przetworniki EMG. Na temat przetworników EMG i jak je rozpoznać, na kanale jest odcinek, gdzie ja mówię, jak rozpoznać przetworniki EMG po różnych rzeczach. Ci Chińczycy też robią te przetworniki coraz to lepsze i coraz to ciekawiej im to wychodzi. No tutaj ewidentnie widać, że są to podrabiane EMG. Jest to grube logo, to już nawet na zdjęciach widać. Więc jeżeli widzicie gdzieś gitarę z takimi przetwornikami, no to macie 100% pewności, że to jest przetwornik, który jest podrabiany. To logo jest za grube, no i nie wygląda tak jak w prawdziwym EMG właśnie. Obejrzyjcie odcinek również o tym, jak rozpoznać podrabiane EMG. Pierwszą rzeczą, na jaką zwracamy, jeżeli kupujemy sobie gitarę gibsonowską, Gibson nigdy nie będzie miał takiego, czekajcie, to muszę ostrość, nigdy nie będzie miał takiego mostka, czyli na takich dużych, tak zwanych koreańskich, azjatyckich śrubach, takich jak na przykład w Epiphonie, takiego mostka w Gibsonie nie znajdziecie. W Gibsonie będą cieniutkie śrubki, będą jakieś imbusiki, zaraz sobie obejrzymy mostki gibsonowskie i będziecie mogli sobie to zobaczyć. Zresztą nawet zobaczmy je nawet teraz. Albo jeszcze rozpocznijmy od czegoś innego. To jest prawdziwe EMG, więc jak widać tutaj ten napisik jest dużo cieńszy, jest wykorany, no mniej taki chamski, mniej taki z takiego złotka, gdzieś to jest bardzo głęboko wygrawerowane, jest to po prostu dużo, dużo delikatniejsze. Tutaj mamy zresztą mostek, który przypomina mostek gibsonowski, mimo tego, że jest to gitara firmy Yamaha. Takiego mostka Tune-O-Matic, jak mamy w tym instrumencie tutaj, w Gibsonie z takimi śrubami, bo tam były czarne, nie znajdziecie, i no zwracajcie na to uwagę. Więc nie wszystkie oczywiście takie mostki są złe i niektóre potrafią być wysokiej jakości, a niektóre trochę słabsze. W Epiphone'ach znajdziemy na przykład takie mostki. No w dużo gitarach, nie tylko podrabianych, takie mostki z tymi śrubami się znajdzie. Natomiast w Gibsonach takich śrub nie będzie. Natomiast takie śruby, te, które regulują, bo to mówimy o tych śrubach, które regulują wysokość przetworników, takie śruby już w Gibsonach jak najbardziej są normalne. Tutaj mamy taką śrubkę, w którą wkładamy sobie klucz heksagonalny i dzięki temu regulujemy tą wysokość. I to jest jeden z mostków, jaki spotkacie w Gibsonach. I generalnie mówię, no na te mostki najłatwiej jest zwrócić uwagę. Kolejnym rodzajem mostka będzie taki mostek, gdzie tą regulację robimy sobie kręcąc tutaj pod spodem tymi śrubkami, czyli takie mamy podkładeczki, które się kręcą, a tutaj w ogóle nie ma nic, ani na żaden śrubokręt, ani na żadne heksy, ani na nic innego, tutaj nam nic nie wchodzi i w ten sposób to wygląda. To również jest mostek gibsonowski. Ja nigdy nie pamiętam, który jest Nashville, który jest ABR, po prostu dla mnie to jest, ktoś tam mi ostatnio napisał nawet, jak to się rozróżnia, ale to jest mostek jeden z gibsonowskich właśnie. No więc generalnie po mostku jest najłatwiej to rozpoznać. Istnieją dwa główne rodzaje mostków gibsonowskich, ABR i Nashville. ABR to był ten, który widać było w Yamaszce, czyli ten taki troszeczkę mniejszy, z mniejszym zakresem menzury, a Nashville jest to ten taki troszeczkę szerszy, trochę masywniejszy. Jest on
częściej spotykany w Gibsonach. ABR-y są raczej stosowane w takich troszkę starszych Gibsonach. Wszystkie, lub reissue starszych Gibsonów, wszystkie mostki gibsonowskie będą oparte na tych bolcach, na cieniuteńkich bolcach. Nie będą miały tych śrubek, które Wam pokazałem. Nie będzie regulacji jakimś śrubokrętem płaskim. Ewentualność jest taka, że będzie ten heksagonalny. Takich mostków w azjatyckich podróbach Gibsonów nie znajdziecie. Zawsze mnie zastanawiał też fakt, czy to nie jest troszeczkę tak, że Chińczycy podrabiający te instrumenty w jakimś sensie specjalnie robią niektóre rzeczy tak, żeby jednak można było, nawet na najprostszych zdjęciach dla wprawnego oka, dla kogoś, kto się zna, rozpoznać te podróby. No bo przecież mogliby zrobić dokładnie wszystko identycznie. Mogliby na przykład zrobić dzwonek, tak? Dzwonka pozdrawiamy. Mogliby zarówno jednego, jak i drugiego. Mogliby zrobić na przykład dzwonek, który jest gibsonowski. Jak widać, tutaj mamy dzwonek, który jest na trzech śrubach. To nie jest dzwonek gibsonowski. Jest to taki bardziej jednak dzwonek, który jest zbliżony do tego, jakie są dzwonki na przykład w Epifonach. Być może oni po prostu korzystają z jakichś schematów, z jakichś planów epifonowskich, kiedy to wszystko robią, no ale generalnie większość, jeśli nie wszystkie podróby Gibsonów, jakie widziałem, miały taki właśnie oto dzwonek na trzech śrubach, taki azjatycki. Dzwonek gibsonowski wygląda tak, czyli te śrubki są dwie i one są, jak widzicie, równolegle, a nie w takim, w jednej linii są, a nie są w takim trójkąciku, co jest właśnie śmieszne, bo tak naprawdę w Chinach można kupić takie dzwonki. Więc Chińczycy robią tego typu dzwonki i pasują one do Gibsonów. Sam zresztą chyba dwa kiedyś sobie zakupiłem, bo kupiłem Gibsony bez tych dzwonków i mam takie podrabiane chińskie dzwonki. No są one dużo, dużo oczywiście tańsze, ale w podróbach tego nie stosują. To jest dosyć ciekawe. Teraz tak, zwróćcie sobie uwagę, jak w tym Gibsonie, w oryginalnym Gibsonie jest logo. To tutaj na główce. To logo jest oczywiście Gibson w różnych miejscach też logo umieszczał, ale raczej zawsze to było w takim sensie zrobione, że no jednak było jakoś proporcjonalnie. Tutaj w tym podrabianym Gibsonie jednak jest ono tak jakby, że już prawie się kończy, ledwo co się na tej główce mieści. No i też na co należy zwrócić uwagę, nie jest ono zrobione żadnej masy perłowej, tylko jest to po prostu jakiś taki zwykły biały plastik. No ale to umiejscowienie już na pewno daje do myślenia. Jak powiedziałem, tego logo tutaj miało nie być. Wtedy taka gitara prawnie i moralnie już jest zupełnie czymś innym i nie jest jakąś tam specjalną podróbą. Jak mówię, kupienie sobie tego na ścianę, spoko. Mówienie komuś i sprzedawanie komuś tego, że to jest Gibson, już do końca nie spoko. No oczywiście, słuchajcie, kolejna rzecz, to już tak, dopowiedziałem Wam o mostku, to są główne sprawy. Powiedziałem Wam o pick-upach, jeśli są to pick-upy EMG, zresztą, no wiecie, no też odkręcając te pick-upy, no wiadomo, że jeśli mają one imitować w jakiejś innej gitarze gibsonowatej kopii Gibsonu, tam nie będzie żadnego napisu Gibson USA. Pick-upy Gibsona nie są oznaczane niczym od góry, nie ma żadnych napisów. No nie, tak na pierwszy rzut oka ciężko jest poznać, czy jest to pick-up gibsonowski, czy nie jest to gibsonowski. Już strukturę tego plastiku, jakby się nie miało wprawne oko i ten kolor i to wszystko, no to już są takie niuanse, że ja się przyznam, że oczywiście, słuchajcie, no potrafię rozpoznać, że to jest fretwork cienko zrobiony i że to jest fretwork, który jest widać, że chiński, widać, że pilnikiem i bez żadnego, tak po prostu po skosie, tym takim tanim, który tam można kupić u nich za 15 zł, no to widać, że tutaj to jest w ten sposób zrobione, natomiast no nie powiedziałbym po kolorze pick-upów zwykłych takich z bobinami, że coś jest nie tak. Kolejną rzeczą jest tak, że akurat w tej gitarze już zaprzestano robienia numeru seryjnego, więc w tej gitarze numeru seryjnego nie ma, co jest bardzo dobre, no bo od razu wiadomo, że nie jest to gitara oryginalna, więc na wszystkiego rodzaju zdjęciach no nikt nie dobije tego numeru, nikt go nie nabije. To już jest plusem tego instrumentu, że on tego numeru nie ma. Od razu też wiadomo, że to jest kopia. Numer musi być. Te czcionki w Gibsonach były bardzo różne,
A czcionka taka podrabiana, teraz ją gdzieś tutaj wam wkleję, jakieś takie zdjęcie takiej typowej podrabianej czcionki, z reguły się no bardzo, bardzo konkretnie różniła, no i te numery się od siebie też seryjne nie różniły, więc wszystkie gitary miały jakieś tam podobne do siebie te numerki. Oczywiście Gibson też przez lata stosował różne czcionki, ale to właśnie są takie dwie, trzy charakterystyczne czcionki, które dla Gibsona gdzieś tam możecie sobie zauważyć. Jedną z nich będzie taka czcionka, jaką widać tutaj. Niektórym może to przypominać tą czcionkę podrabianego Gibsona gdzieś tam. Możliwe, że na tej się wzorowali, ale nigdy nie będzie ona taka, jak już mówimy sobie o, no w tym jak mówię, nie ma tego numeru seryjnego, ale jak już mówimy o takim Gibsonie podrabianym, gdzie jest ten numer seryjny, to ona tam... One wyglądają jakby były takim jakąś maszyną CNC, jakimś takim laserem robione. Te zawsze, te gibsonowskie będą wyglądały tak, jakby ktoś po prostu przyłożył taką pieczątkę, czyli te gdzieś jest taka maszyna, która po prostu to tak nabija, czyli nie wyżyna, tylko raczej nabija ten numer. Chociaż z drugiej strony, no mam jednego takiego Gibsona, w którym nawet się zastanawiałem, czy to jest prawdziwy numer. Ale no ta czcionka tutaj też jest troszeczkę inna. I ten numer tutaj, no na swój sposób można powiedzieć, że jest zbliżony do numeru, który gdzieś tam byłby w tej chińskiej podróbce. Widzieliście już te zdjęcia, które wam wrzuciłem, ale jednak ten napis też jest troszeczkę inny. To jest również oryginalny napis gibsonowski, one różne się zdarzały. Żaden z nich tak naprawdę nigdy nie jest taki jak ten, które są podrabiane i te podróby, no widać na pierwszy rzut oka też, że ten napis jest po prostu zupełnie inaczej zrobiony, więc zwracajcie uwagę, jeżeli są któreś z numerami seryjnymi, na to jak te numery seryjne też wyglądają. To wszystko można wygooglować, posprawdzać i oczywiście ta wiedza nie jest tylko zawarta w tym filmiku, który tutaj oglądacie. To można sobie posiedzieć, pośledzić i się tego też nauczyć, ale no mam nadzieję, że ja jestem tutaj pomocny, pamiętajcie, jak coś to łapka w górę. Tu jeszcze inny oryginalny numer gibsonowski, też wygląda troszeczkę w inny sposób, ale też w żaden sposób nie wygląda tak jak te podróbki gdzieś tam wyglądają. Bardzo często też w gitarach Gibsona i ludzie też wtedy się zastanawiają, czy są to podróby, czy nie. Te numery są takie, że nawet ich za bardzo nie czuć pod palcem, są gdzieś tam pod lakierem, w czarnych gitarach to się zdarza bardzo często. Nie wiem, na ile to tutaj widać, ale no tutaj też jest taki numer, który jest tak jakby troszeczkę jednak gdzieś tam pod tym lakierkiem. No więc generalnie numer seryjny jest bardzo ważny, czyli podsumowując, mostek, podsumowując z reguły dzwonek, podsumowując numer seryjny, i to już będą takie typowe rzeczy, które będzie można zauważyć. Przy okazji z filmu dowiedzieliście się o tym, jak wygląda podrabiany EMG, a jak wygląda prawdziwy EMG. Kolejną rzeczą, którą zauważyłem w przypadku tego instrumentu podrabianego, dwa takie niuansiki. Co do jednego jestem pewien, że jest no, absolutnie nie gibsonowski. Co do drugiego... Nie wiem, czy wszystkie Gibsony tak miały. Wszystkie, które ja spotkałem, raczej były inaczej zrobione. Pierwsza rzecz, akurat lepsza niż w normalnych Gibsonach, i tutaj Chińczycy poszli po rozum do głowy. Mamy do czynienia z tym, że tutaj jest wzmocnienie na łączeniu główki z gryfem. Czyli ten element, który w Gibsonach lubi się łamać, ten element, który w Gibsonach gdzieś tam, wiecie, jest newralgiczny, to tutaj jest takie zrobione kopytko. Tego w Gibsonach nie zauważycie. No zapewne oni wiedzą, z jakich materiałów to robią i wiedzą, że w transporcie mogą się te główki łamać przez to, że jednak zachowują ten kąt 17 chyba stopni, z tego co kojarzę, odchylenia. No i w ten sposób właśnie działają. Natomiast... Druga rzecz to jest też ten schodek. To jest też ten schodek tutaj. Czekajcie, znowu tutaj muszę dopnąć ekran. To jest ten schodek tutaj i on jest dużo większy niż w Gibsonie oryginalnym. Czyli w Gibsonie oryginalnym nie będzie aż takiego wielkiego uskoku. No zobaczcie. Tutaj oczywiście już mówię o tych rzeczonych dwóch egzemplarzach. Gibsony raczej mają takie bardzo, bardzo malutkie, u mnie to jest pasek, ale no raczej jest ten schodek jest taki malutki i wszystkie Gibole, Les Paul'e, Les Paul'owate, SG i tak dalej, no jest tego tutaj mniej. Co prawda chyba w specjalach, które są cieńsze, jeżeli chodzi o korpus, w music makerach może być troszeczkę więcej tego schodka, natomiast no raczej taki schodek właśnie mniejszy.
mniejszy. No i jak mówię, no tutaj główka jest po staremu, tutaj żadnego wzmocnienia nie ma i tutaj po prostu, no co, no niestety, może się to złamać. Teraz tak, z takich szczegółów już dla osób, bo tak naprawdę po tym wszystkim, co wam powiedziałem, no to już możecie spokojnie wykreślić niejednego takiego podrabianego gibola. Dużo z tych rzeczy też odnosi się do Les Pauli, bo one też są podrabiane. Najmniej chyba widziałem podrabianych SG. Jakoś tak w taki sposób to, w jakiś taki sposób to działa. Natomiast no jeszcze oczywiście są takie rzeczy jak chociażby wykończenie i nabicie progów. Ostatnio się ludzie ze mnie śmiali, że zrobiłem na forum takim gdzieś tam pytanie, wiecie, że jakie wolicie nabijanie progów, czy fenderowate, czy to takie, które jest obcinane, które jest gdzieś tam obcinane tym niperkiem, tak jakby było do bindingu. No jak zauważycie, tak, w oryginalnym Gibsonie ja mam fenderowaty styl nabijania progów, czyli bez obcinania pod binding. Oczywiście, jeżeli jest to gitara z bindingiem, no to Gibson to wytnie, czyli zostawi wam gdzieś tam ten binding, już tych oryginalnych, takich największych, najbardziej, to chyba zrobię na zbliżkach. W tych oryginalnych, więc oglądacie pewnie zbliżki teraz, a nie moją gębą. W tych oryginalnych oczywiście w tych oryginalnych jest, już widzieliście tam te zbliżki, w tych oryginalnych oczywiście, no jak jest binding, no to jest ta nakładka taka jeszcze w gibolach, no tego Chińczycy nie robią, to mało w ogóle kto te rzeczy robi, więc to jest taka rzecz, którą no na pewno trzeba zwrócić uwagę na nią. Jeżeli mamy Gibsona z bindingiem, no to on będzie miał te takie plastikowe nakładeczki na progi. Natomiast wszystkie Gibsony bez bindingu nie będą miały poobcinanych tych końcóweczek, które są wbite po prostu w drewno. A już w tych podróbach progi będą raczej jednak takie, że będą podcięte tym niperkiem. To wszystko będzie wypełnione gdzieś, zalane jakąś masą drewnianą, lakierowo-klejową i w ten sposób zrobione. Oczywiście, jeżeli już oglądacie te zbliżki znowu, teraz chciałem waszą uwagę zwrócić na wykończenie progów. Dużo ludzi narzeka na to, jak progi potrafią być wykończone w Gibsonach i w ogóle jak Gibsony potrafią być wykańczane. Jest rzeczywiście taki w tych prawdziwych Gibsonach taki sznyt takiego starego, starodawnego, oldschoolowego podejścia, że to nie jest takie idealne jak na przykład w niektórych gitarach, nie wiem, z fabryk Korta w Indonezji, gdzie to wszystko już tak pięknie maszynowo i przy użyciu takich nowoczesnych narzędzi robionych. Gibson ma taką swoją oldschoolowość przy niektórych rzeczach, ale to i tak nie będzie to, co widzicie tutaj w tym momencie, no bo te progi w tym podrabianym Gibsonie są to typowe, najtaniej, najgorzej zrobione końcówki progów, jakie w ogóle istnieją. One w ogóle nie są pozaokrąglane, to tak naprawdę jest przejechane gdzieś tam papierkiem. One, znaczy, to tak naprawdę jest gdzieś tam przejechane pilnikiem, takim tym zwykłym za 10 zł plastikowym, który można u nich kupić na AliExpressie również. Takim najgorszym, widać jakieś ślady po tym i tak dalej, jak to było robione. Oczywiście te progi haczą, te progi wychodzą, te progi są do zrobienia. Znaczy one tak wychodzą, w sensie, że na boczki wychodzą. Czy któreś z nich się dadzą na przykład gdzieś tam, no dobra, już widzę, że tutaj jeden się, ale no powiem wam, że no tak, trochę się tutaj potrafią ruszyć, więc pewnie warto byłoby je podkleić, warto było gdzieś coś takiego zrobić, żeby je gdzieś tam docisnąć. Natomiast i tak jak na taką chińską podróbę, to nie jest źle nabite i to nie jest tak nabite, że progi są, bang, odhaczamy. Są w miarę dobrze, więc mówię, porównując z tym ESP, którego mieliśmy podrabianego, który też był Explorerem Hetfieldowskim, no tam było dużo, dużo gorzej. Były takie same przetworniki, też takie podróbki. No i to jest właściwie, to są takie te cechy, o których trzeba powiedzieć i takie główne. Oczywiście, słuchajcie, no tam gdzieś proporcje się na pewno nie będą zgadzały. Im więcej będziecie mieli tych szczegółów, tym więcej zobaczycie, że to jednak, no nie, taki prawdziwy standard do takiego podrabianego. Słuchajcie, epifony się nawet różnią, więc co dopiero jakieś tam podróby. No w żaden sposób oczywiście nie będzie lakierów nitro, które są w oryginalnych Gibsonach używane. To będą jakieś takie poliuretany. Te powłoki też będą raczej marne jakości i kiepsko zrobione, więc słuchajcie, no jeżeli chcecie sobie takie coś powiesić na ścianę, to tak naprawdę, jeżeli nie chcecie wkładać w to jeszcze więcej pieniędzy i zrobić z tego instrumentu
jeśli jest jakaś tam baza, na którym da się grać, to nie kupujcie tak gitar, raczej dekoracyjnie. Zobaczymy, co się da wyciągnąć z tego instrumentu. Już do nas przyszedł, trochę z nim powalczymy, zobaczymy, co się da z niego zrobić. Zanim jeszcze przejdziemy do tego testu, to tylko przypominam o tym, że trwa konkurs labogowy i słuchajcie, ja nie wiem, czy wy tego nie skumaliście, czy o co chodzi. Nie trzeba mieć wzmacniacza labogi za nie wiadomo ile pieniędzy. Można ściągnąć 14-dniową wersję triala, labogową Aurorę DSP, czy to Hektora, czy to ten efekt, który jest do wygrania i można to wygrać, więc naprawdę myślę, że warto spróbować wziąć w tym udział i nauczyć się obsługiwania wtyczki VST. Dodatkowo jeszcze, jak wiecie, jest również zabawa dla patronów, gdzie do wygrania jest taki Line 6 fajny. Zamawiam do tego, ażebyście patronowali kanał, wspierali. Dziękuję wszystkim za wspieranie i teraz już naprawdę. A jeżeli jeszcze jest tak, że chcielibyście dodatkowo jeszcze się już naprawdę totalnie upewnić, czy wasza gitara to jest Gibson, czy Epiphone podrabiany na Gibsona, czy jakaś podruba instrumentu w ogóle robiona gdzieś nie wiadomo gdzie, no to sprawa wygląda w następujący sposób, że są bardzo charakterystyczne literki, jeżeli chodzi o opis tak zwanego toggle switcha. Akurat w tym białym Explorerze, ani w moim Explorerze toggle switcha nie ma z tym opisem, z tym tak zwanym poker, to się nazywa poker chip, czyli takim żetonem pokerowym, tak się na to mówi. Natomiast bardzo charakterystyczne te napisy dla Gibsona są i one są zupełnie inne niż dla gitar azjatyckich. I tutaj zarówno jeśli chodzi o epifony, o podrabiane instrumenty, no to te literki będą zupełnie inne. Więc widzicie też porównanie, jak wyglądają literki w gitarach azjatyckich, jak wyglądają literki w gitarach gibsonowskich właśnie. Powiem wam szczerze, że ta czcionka gitar azjatyckich podoba mi się nawet troszeczkę bardziej, no ale jednak lepiej jest mieć gitarę amerykańską. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, a to już nie do końca w przypadku tego Explorera. Ważną rzeczą jest to, tutaj mamy Epifona akurat. No jak widzicie, dzwonek jest na trzy epifonowski właśnie, chociaż ten jest oficjalnie sygnowany przez Gibsona, stary Epifon. W każdym razie chodzi o to, że dużo podróbek ma takie klucze jak Epifon, kiedyś robił. Dużo podróbek Les Pauli ma takie klucze, które są na 8 mm jest ten otwór, a nie na 10. W Gibsonach jednak będą to inne klucze i nawet jeżeli będą to gluty tego typu starego z tyłu, to i tak będą na 10 mm i tak będą inaczej wyglądały. Zresztą zobaczcie jak. Więc tutaj jest oryginalna główka gibsonowata i w większości przypadków, jeżeli chodzi o Gibsona, to w tego typu klucze są wykorzystywane. Tutaj widać od razu, że ten otwór jest troszeczkę większy po tej nakrętce też. I można się domyślić, że jest 10 mm. On oczywiście z tyłu będzie wyglądał podobnie, ale w ten sposób te klucze wyglądają właśnie i na to zwróćcie uwagę. Oczywiście są również Gibsony, które mają klucze takie 8 mm z 8 mm otworami. Takie też się zdarzają, tak? Więc istnieją też oryginalne gibole, które mają właśnie tego typu klucze. To jest gitara, którą ostatnio sobie wyrwałem za 2000 zł, ale była, znaczy na razie jeszcze jest cały czas w strasznym stanie i muszę nad nią troszeczkę popracować, więc dlatego była tania. Natomiast to jest model Les Paul Special. Nie wszystkie te speciale takie klucze miały i mam na przykład też takie juniory, które mają też takie małe guziczkowe batony, tak zwane, to się tak nazywa, guziczki od batonu. Tam to się nazywałem gluty, bo wyglądają na zielone gluty z nosa. Natomiast tutaj też widzicie w ogóle numer, który jest taki, że też niektórzy
żeby się mogli gdzieś tam zastanowić. W każdym razie, no, tutaj są oryginalnie takie klucze na 8 mm, takie mniejsze. Takie klucze też na przykład występowały często w R-kach, bo kiedyś takie były, ale we wszystkich podróbach raczej też występowały właśnie tego typu klucze. A Gibson bardzo często wykorzystuje, jeśli już mamy takie metalowe i nie oldschoolowe klucze, bardzo często wykorzystuje klucze Grovera, które... teraz zauważyłem, że w tej gitarze są chyba nawet w ogóle... To też ciekawe, ktoś tutaj się chyba bawił w jakieś wymianki, bo tu jest większy numer, znaczy większy napis, a tu jest napis mniejszy. I one są takie, te dwa są jakby inne od tego, tak mi się coś gdzieś tutaj, no takie są. W każdym razie, no tutaj mamy oryginalnego Gibola. Nie wiem, czy ktoś się tymi kluczami bawił, czy jeden wymienił, czy dwa wymienił, jakoś tutaj coś tu jest nie tak, ale teraz to dopiero zauważyłem, a to też jeden z moich Gibsonów, to też ciekawe. Trochę one w ogóle tak jakby krzywo były też przykręcone. W każdym razie, no mamy z reguły klucze Grovera właśnie w Gibsonach, co prawda, wiecie, no tych podrabianych Groverów też można gdzieś tam znaleźć, więc to też nie jest tak do końca reguła, natomiast to już tak bardziej o tych kluczach to ogólnie mówię w ramach takiego bonusu. W Explorerze tym oryginalnym też mam klucze Grovera, natomiast w tym klucze są zupełnie takie totalnie no-name'owe, takie najzwyklejsze, jak powiedziałem, no one to kosztują, wiecie, 8 zł komplet w hurcie, albo 6. Więc są totalnie no-name'owe. Chociaż Gibson też ma takie modele, że takie klucze wykorzystuje, więc słuchajcie, no z kluczami to już trzeba też poszukać w odpowiednim, wiecie, no tu jest na przykład bardzo specyficzny model SGX-a, no i on takie miał, jak się pogrzebie w necie, no to się to znajdzie, też na pewno widać troszeczkę, że jednak jest to trochę jednak lepsza jakość niż tutaj, bo tutaj też po tych materiałach to wszystko widać, że to jest nie tak, no... Gówno!
Padaka! Załamka! Po prostu, słuchajcie, zdrowie tych, którzy przez przypadek kupili taki instrument i myśleli, że da się na nim grać, a tak naprawdę nadaje się on tylko na ścianę. Zaraz jeszcze będzie więcej. Zdrowie. Marcin, twoje też zdrowie. Kręcę to sobie tak różnie, więc różne te moje wrażenia. Gówno! Totalne. Te pick-upy są fatalne. Na tej gitarze gra się niewygodnie, mimo tego, że ona gdzieś tam ma swoje plusy, o których też gdzieś tam powiem, gryf ma prosty. Te pick-upy grają gorzej niż najgorsze pick-upy w najtańszym Harley Bentonie. Mają jeszcze więcej tej jazgotliwości, tej samej góry, w ogóle nie mam żadnego ciała, żadnego mięsa, żadnego środka. Taka jazgotliwa góra, neckowy się tam feedbackuje w ogóle. Zdrowie tych ludzi. Ta gitara nie zostanie od zera do bohatera w żaden sposób, słuchajcie. Straszne gówno! To jest. Będziemy się nad nią zaraz jeszcze pastwić, bo tu są, już niektórzy z was pewnie widzieli na tych zbliżkach, co tutaj się dzieje. Jak tam wtedy wam gadałem o tym, a pokazywałem zbliżki, to ja jeszcze też nie zobaczyłem wszystkiego, co tutaj się dzieje. Zło, zło i jeszcze raz zło. Nie kupujcie tego. To jest jedyne co, to jest dekoracja. Ta jest nawet tak zrobiona, że całkiem fajną dekoracją w pubie, na ścianie, w mieszkaniu, na ścianie, gdzieś, jeżeli ktoś, nie wiem, był na koncercie Metalliki, ma plakat Metalliki, obok tego sobie to powiesić. Nie warto w to inwestować ani jednej złotówki, a jak się już to ma, to nie warto w to inwestować ani jednej złotówki, ażeby z tego wyprowadzać jakąś gitarę. Mimo tego, że jak mówię, akurat gryf, podstrunnica i geometria wcale nie są takie najgorsze i to jest jedyna zaleta tego instrumentu. I jest taki, no wiecie, ładny, biały Explorer, z 4 metrów dobrze wygląda, nie no, zło, ale pomęczmy się, popastwimy się jeszcze nad tym. Więc wiecie już z tego filmu, jak rozpoznać podrabianego Gibsona i teraz wiecie z tego filmu, żeby nie kupować podrabianego Gibsona. Możecie za to zostawić lajkona, będzie mi bardzo miło, albo subskrypcję. Zło straszne. Nawet dla Boga nie pomaga, bo czasami ludzie mówią, że słuchajcie, jak się gra na takim wzmacniaczu jak dla Boga, to wszystkie gitary będą miały dobrze. No właśnie nie. I tutaj to zostało udowodnione. No nie no. Straszne zło. Okrutne zło. Przestraszne w ogóle. Sorry. Dobra, trochę się nad nią popastwimy i sobie ją jeszcze bardziej pooglądamy, ale myślę, że już też dużo zauważyliście. Im więcej się jej przyglądam, tym jest po prostu gorzej. Wydaje mi się, że nierówno są nacięte sloty na siodełku, co jest też dziwne, bo akurat takie siodełka, to jak się kupuje w Chinach, to one nie są jakiejś najgorszej jakości. Ale wydaje mi się, że pomiędzy G a D to jest mniejsza różnica niż pomiędzy, tak na oko, nie? Niż na przykład pomiędzy D a A. Że to nie jest jednak równo, więc tak naprawdę siodełko też jest do wymiany. Te klucze tak średnio chodzą, no ale to są takie klucze, które się kupuje na AliExpress w paczkach po 100 sztuk i wychodzi, nie wiem, 8 zł za zestaw kluczy, podejrzewam. No, przejdziemy sobie w tym momencie do tego gryfu jeszcze trochę, gdzieś już wam pokazałem to i już wprawne oczy to widziały, ale no ja też wszystkiego jeszcze nie zauważyłem, a że kręcę ten film na raty, to tak już myślałem, o może będzie dobrze, a jednak tutaj jest jeszcze gorzej niż by się wydawało, że może być, więc przechodzę teraz do gryfu, przyjrzyjcie się temu, jak to jest zrobione. Generalnie to jest tak, totalna tragedia, jeżeli chodzi o fretwork. Na przykład za krótkie progi w stosunku do podstrunnicy. Jak oni to tutaj w ogóle wyszlifowali na boku, że nie wyszlifowali podstrunnicy, to jest też ciekawe. Wszystkie te progi wyłażą na boczkach. Powiem wam, że tak jak się dobrze tutaj pociśnie i się włoży strunę, to ta struna potrafi się tak, o, patrzcie, no jak są głęboko obcięte.
bardzo, bardzo głęboko jest tym niperkiem to zrobione, więc to jest kolejna rzecz, która no, wyklucza ten instrument z takiego czegoś, że w niego się opłaca inwestować. Tak naprawdę na moje oko to w tym momencie z tej gitary powinno być zrobione tak, wszystko, że te progi powinny być wyjęte, sloty powinny być nacięte, półstrunica powinna być troszeczkę wyrównana i potem można nabijać nowe porządne progi bez obcinania tego takiego jakby były pod binding. Jak się też przyjrzycie w ogóle bokowi tej podstrunicy, w ogóle to kręcę tym Samsungiem S22 i powiem wam, że jestem dość konkretnie zaskoczony, jak to kręci, bo ładnie to widać, lupy se pozakładałem na Canona, a tutaj kurde tym telefonem można dobrze zrobić, ale tak, chodzi mi o te nierówności w ogóle tutaj od tego pilnika, jak to jest w ogóle niestarannie porobione, no wszystkie, każdy z tych progów wyłazi gdzieś tam na końcu. Więc żeby naprawdę robić tak niperkowo, jak pod binding obcinać te progi, no to trzeba mieć dobre skille i wierzyć w swoje drewno. Więc tutaj to drewno jest jednak średnie. No to dopiero zauważyłem w tym momencie, jak jeszcze bardziej tej gitary się przyglądałem, że tutaj jak widzicie, no ten próg, który to tam jest, ten tutaj i ten tutaj, no to są w ogóle totalnie jakoś, one są jakieś za krótkie w stosunku do tego, jaka jest podstrunnica. No powiem wam, że tragedia jest ten instrument tak naprawdę. I to jest instrument, który tylko i wyłącznie może służyć jako dekoracja. Ten instrument to jest totalna tragedia i totalna padaka. Nie kupujcie takich gitar w ogóle. Nie kupujcie tego w ogóle. Dla wytrwałych teraz jeszcze trochę pobadamy, przez 10 minut jeszcze będę wam obadywał to przy pomocy moich narzędzi i generalnie sobie jeszcze to sprawdzimy w ten sposób. No tak wygląda komora elektroniki, paskudztwo, obrzydlistwo i w ogóle totalne zło. Te białe kabelki są od plusa bateryjnego, czyli rzeczywiście to jest jakaś tam aktywna elektronika, ale już na przykład ta masa sobie idzie do prosto tutaj do płotka. Trzeba by jakoś zrobić stereofoniczne gniazdo tutaj włożyć i może ją jakoś rozdzielić, może to wtedy pomoże. Ciekawe, jakie wartości są potencjometrów, no z tego tutaj co tu, no tak jak na nie patrzę, to nie zobaczę. W każdym razie, no słuchajcie, nie kupujcie czegoś takiego, chyba że chcecie to na ścianę w pubie powiesić, no. Więc słuchajcie, tak, sprawa prezentuje się w następujący sposób. No poza wszystkimi wadami, czyli tak, marne klucze, trzymają strój, ale pracują dziwnie. Źle nacięte siodełko, co jest dla mnie mega dziwne, bo jak się kupuje nawet takie, no może z lepszych materiałów siodełka w Chinach, no to nie jest jakiś problem to naciąć w dobry sposób. Progi już widzieliście, ale teraz uwaga, przy akcji strun, która jest w tym instrumencie ustawiona, która jest dosyć niska, tak naprawdę cały ten fretwork, te odchodzące progi i tak dalej, nie do końca tutaj przeszkadza. No w tym momencie jest takie 1,4, 1,5, czyli bardzo, bardzo szkolnie na 2 mm, czyli jest szkolnie ustawiona, czyli jest całkiem tak szkolnie ustawiona akcja. Pozdrawiam oczywiście Epoxy Rising, jak chcecie fajne kosteczki, to Epoxy Rising robi fajne takie kosteczki i generalnie jest... jakiegoś tutaj, więc sam gryf, który jest prosty, i to oczywiście sprawdziłem moim wspaniałym o, porysowała się, cholera, sam gryf, który oczywiście jest całkiem prosty, jeszcze go troszeczkę do z tej lekkiej łódeczki jeszcze go troszeczkę dokręciłem, no sprawdzony został przeze mnie wcześniej tutaj, tylko na potrzeby filmu oczywiście pokazuję, że robiłem to linijką, a nie na oko. Ten gryf pracuje całkiem nieźle, więc tutaj jest ten plus i mimo tego, że te progi rzeczywiście są nabite no w karkołomny, w straszny sposób, no to ta gitara...
jakoś tam daje radę i jakoś tam gra, więc no... Myślałem, że chociaż do tego jeszcze będzie się można przyczepić, a tutaj jednak jest pewnego rodzaju zaskoczenie, więc sama geometria tutaj tego najważniejszego elementu, czyli od siodełka, które jest źle nacięte do mostka, jest w miarę okej. Okay. Tak jak powiedziałem, no taka gitara, porównując ją do gitar Harley Bentona, no jednak Harley Benton jest lepiej zrobiony, dużo przyjemniej i dużo, dużo ciekawiej. Te przetworniki nie mają połączenia z masą. Gniazdo tutaj po prostu wygląda tak, jakby ktoś śrubokrętem tam jeszcze próbował. W tym momencie to gniazdo jest też luźne. Co postanowiliśmy zrobić z tym instrumentem, żeby go troszeczkę jeszcze poprawić, żeby klient, no mimo tego, że miała to być teoretycznie gitara na ścianę, mógł sobie na niej troszeczkę pograć. No to na początku był taki plan, żeby nawet być może te odstające progi, ale żeby nie inwestować już więcej kasy, czyli żeby nie robić szlifu progów tutaj po dociskaniu, żeby je troszeczkę podkleić. Stwierdziliśmy, że zostawimy to tak jak jest. Zrobimy tylko boczki tych progów, żeby te progi po prostu trochę były bardziej okrągłe, żeby aż tak bardzo nie haczyły w rękę, bo to jest też mankamentem tego instrumentu, że on tak potrafi być taki, no może nie przecina, ale no nie jest to wygodne i w momencie, kiedy gdzieś tam ręką tam ruszacie, to te progi czuć, więc takim minimalnym kosztem to będziemy robić. Z racji na to, że te przetworniki nie nadają się absolutnie do niczego i te przetworniki są naprawdę tragiczne, cały układ elektroniczny zostanie tutaj wymieniony na podobnej, podobnie wyglądające, żeby zachować wygląd, przetworniki wyjęte aktywne z gitary LTD. I te przetworniki myślę, że zrobią tutaj dużo lepszą robotę, bo gdzieś tam jest taki potencjał, żeby ta gitara grała, więc słuchajcie, kupując taki instrument, musicie się liczyć z tym, że będzie to duży wydatek na to, ażeby doprowadzić go do naprawdę grywalności. Tak naprawdę w tym instrumencie powinno się wymienić siodło, wymienić klucze. Najprawdopodobniej to ja bym tutaj też wymienił w ogóle ten most na inny, jeżeli już cokolwiek robi, tylko jedyne co bym wykorzystał to drewno, które w tym instrumencie przez pół roku, jak ona ma, 4 miesiące, odkąd ja ją pierwszy raz widziałem, no jakoś tam zaskakująco dobrze pracuje. Natomiast wyjąłbym te progi, nabiłbym je normalną fenderowską metodą, bez obcinania niperkiem. Te przetworniki absolutnie się do niczego nie nadają. Całą elektronikę tutaj w ogóle tak naprawdę zrobić trzeba od nowa. Nie wiem, jakie są wartości tych potencjometrów, więc też to też jest ciekawe. Słuchajcie, generalnie to jest tak, że w tym momencie ja myślę, że to już jest koniec tego odcinka i że wystarczy pastwienia się i ogólnie tego testu tej gitary. Nie będę tutaj robił testu żadnego gryfu, tego co ostatnio gdzieś tam robię. Tak jak się patrzy tutaj pod światło, to też się w ogóle tak dziwnie ten lakier tu układa. Nie będę już tego robił. Jeśli coś jeszcze znajdziemy, zapraszam do odcinków, które nazywają się Ciekawostki z serwisu gitarowego. I w jednym z najbliższych odcinków Ciekawostek z serwisu gitarowego gdzieś ta gitara być może jeszcze się przewinie, czyli po zmianie strun, po zakonserwowaniu podstrunnicy, po wypolerowaniu i po zrobieniu tych progów i po wymijaniu tego. Być może jeszcze jak znajdę czas, bo też bym chciał ją oddać, Marcin też już na nią czeka. Przepraszam, że trwało to tak długo, ale no niestety czasami prawda czasu, prawda ekranu. No generalnie starczy. Nie kupujcie takich gitar, nie inwestujcie w te instrumenty, chyba że chcecie po prostu mieć gitarę, która ma wisieć na ścianie. Loteria jest przestraszna. To, że w tym ta geometria się zgadza i że progi w miarę nie wychodzą przynajmniej palcami, a tylko gdzieś tam na tych końcach są po prostu źle podobijane, źle podociskane, nie są wklejone i są nacięte po prostu tak, jakby były pod binding. No to słuchajcie, to jest totalna loteria i myślę, że w większości tych instrumentów jednak będzie jeszcze gorzej. Kupowanie instrumentów typu kopia Gibsona z napisem Gibson jest też wbrew prawu tak naprawdę. Jak powiedziałem, no ten był taki, że nie miał nie mieć tego napisu tutaj, ale no generalnie no to jest tak, że nie polecam. Polecam
napisanie komentarza, polecam podzielenie się swoimi opiniami, jeżeli takie Gibsony macie, podrabiane, w ogóle jakiekolwiek podrabiane gitary, jakie są. Kiedyś mieliśmy też Yngwie Malmsteena, takiego Fendera podrabianego. Polecam to, żebyście po prostu polubili odcinek, zasubskrybowali kanał, jeżeli wytrzymaliście tutaj do końca. To możecie napisać coś przyjemnego w komentarzach. Na razie jeszcze nie wiem co, więc wymyślcie sami. I generalnie to dziękuję wszystkim za to, że poświęcili czas na to i przestrzegam przed kupowaniem gitar podrabianych. Mam nadzieję również, że tutorial na samym początku pomógł Wam na tyle, żeby się po prostu dowiedzieć, gdzie to się różni tym wyglądem i jak to działa. I generalnie, no, że już będziecie wiedzieć, że na OLX-ie Was ktoś oszukuje i próbuje Wam wrzenić używanego, podrabianego gibola. Tych ogłoszeń jest coraz mniej, na całe szczęście. No i to tyle. Dziękuję bardzo patronom odcinka, dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy kanał wspierają, pomagają mi się rozwijać. Dziękuję wszystkim tym, którzy postanowili, że warto tutaj wpłacić jakieś pieniądze i po prostu zadziałali finansowo, tak, że ten kanał sobie idzie do przodu, że cały czas są nowe tematy, nowe ciekawe rzeczy, że cały czas jest rozwój. Bardzo Wam dziękuję za to, że umożliwiacie mi chodzenie na lekcje gry na gitarze, ażeby również lepiej po prostu dla Was grać. Dziękuję. Końcóweczka samochodowa. To już na dzisiaj wszystko. Czasami to wystarczy po prostu trochę ponarzekać i od razu z nieba spada dobro. Tym razem jest to dobro w postaci Golfa jedynki na końcówkę samochodową. Nie patrzcie na napis na murze. Napis na murze się nie liczy. W takim jestem miejscu, nic na to nie poradzę. Natomiast słuchajcie, Golf jedyneczka. Przepiękna rzecz. To jest też jeden z najładniejszych samochodów. Nie będę tego ukrywał, że to naprawdę jest samochód, który mi się zawsze mega podobał. Może to jest tak, że to się, wiecie, kojarzy wszystkim z dzieciństwem takim, wszystkim w moim wieku, nie? I że to jest tak, że przez to, że takie samochody wtedy to był wielki, wielki ekskluzyw, to może to jest coś takiego, że dlatego mi się podoba, ale no... Jest to na pewno konstrukcja na tyle inna od wszystkiego i na tyle nowatorska na tamte czasy, że trzeba o tym wspomnieć. I ja bardzo zawsze ten samochód szanowałem, więc tak się cieszę, że się trafił, bo tego malutko jeździ już. To już jest naprawdę samochód, którego jest mało, więc mega, mega, że się pojawił tutaj na końcóweczce samochodowej. No i ktoś nim jeździ, nie? Ma blokadę na tym, na kierownicy, bagażnik druciany, na rewelacja Golf GLD Volkswagen, świetna rzecz. Jeszcze jest książka serwisowa WAG Service, też dobrze, bardzo, bardzo ładnie. Gratki, kręćcie swoje końcówki samochodowe, bo będzie kiła, jak nie będzie końcówek samochodowych, więc zapraszam do kręcenia własnych.